No dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, postanowiłem, że dzisiaj zrobimy coś, myślę, że trochę innego. Ciężko jest to powiedzieć. Mianowicie na Force Clusie mamy coś takiego jak siedzibę. Tutaj. I pomyślałem, że może pokażę wam, niech będzie, że załóżmy, że do w okolicach 300 tysięcy. To już wiadomo, najprościej byłoby jeszcze do tego dokupić sobie warsztat za kolejne tutaj 300k, no i mamy razem 700 tysięcy, ale samo to 300 tysięcy, żebyśmy mogli zarabiać tak naprawdę więcej, robiąc konkretnie sobie te kontrakty samemu. W jaki sposób możemy to zarobić? Powiem wam, że są w sumie dwie metody tak naprawdę na to, żebyśmy mogli zarobić. Jedna dosłownie będzie w jakieś 20 minut, to tak bez żartów, mianowicie jak wejdziemy sobie szybkie dołączanie. No dobra, może przesadzam, bo trochę nam zabraknie, ale możemy zrobić sobie coś takiego jak wejście na krótki trip. Za pierwszym razem może akurat nie dostanę z tego za dużo kasiory, jakąkolwiek z tych misji. Wiesz, kto wie, czy mi akurat wyszuka. To jest akurat coś, co myślę, że będzie ciężko się wyszukać. Ale jeżeli byście mieli, bo to akurat wymaga dwóch osób, to najlepszą z tych rzeczy, co możemy tutaj mieć, to jest oczywiście tutaj ten kontrakt. I gdzie jest właśnie ten posiany kapitał, to zagranie to Franklinem oraz zagranie to Lamarem dostajemy 100 tysięcy. I są trzy takie misje i dla każdego jest dosłownie tak samo to wygląda. Jednakże jak być Franklinem oraz Lamarem? Franklin jest hostem, a Lamar jestem drugim graczem, tak żeby też wam to powiedzieć. I to serio, byśmy zrobili 20 minut, tylko że myślę, że ciężko będzie znaleźć konkretnie osobę grającą to i trochę wam to zajmie, więc chyba, że macie jakiegoś znajomego, wtedy serio, 20 minut zarobilibyście na taką siedzibę i można byłoby nieźle już zarabiać po prostu sobie na zleceniach. Jednakże trzeba zrobić sobie inną metodę. Niestety to jest akurat metoda, która jest troszeczkę gorsza, chociaż ona bardziej będzie dobra w expa. Mianowicie zagrać sobie po prostu różnego rodzaju tutaj akcje. Są właśnie na premii razy 2 i razy 4. Także niestety akurat Lamar ma ten problem, że dosłownie jeżeli chodzi o każdą, absolutnie każdą jego misję, nie ma tak czegoś takiego, tak jak, nie wiem, na przykład Geralt ma swoją ścieżkę finish, czy tam, nie wiem, Madrazo. On niestety jedyne tylko co posiada, to jakieś fajne misje, na których idzie dużo expa zarobić. No i niestety tutaj właśnie mamy problem, że tak powiedzmy. Samemu będzie ciężko na to nazbierać dosyć szybko, tak naprawdę, bo gra nie nagradza nas za to, że wykonamy szybciutko jakąś misję, tylko byśmy musieli się pomęczyć. I to jest niestety jeden z problemów. Jednakże też poza tym, na premię poza misjami, gdzie gramy po prostu sobie sami, mamy jeszcze premię na tryby adwersarza. Na przykład właśnie masowy skok na punkty. Ale stricte zagrajmy sobie wszystkie, jakieś, no może nie wszystkie, ale no ogólnie misje od Lamara. Tylko żebyśmy najlepiej, bo tak jak ja tutaj stoję, to wiadomo, to jest trochę gorzej. Po prostu powiedzmy, że się pozbędę tutaj, żebyśmy mogli zaczynać od, bo dobra. Niech będzie, zaczynamy od tego miejsca. Po prostu zaczynamy farmić sobie i zobaczmy, po ilu takich misjach będę grał je, powiedzmy, że jak taki typowy nowy gracz. Typowy nowy gracz będzie grał je tak naprawdę tak szybko, jak się da. Nie jest to zalecane, jeżeli chodzi o misje, żeby je kończyć szybko, gdyż Rockstar nas nagradza za czas i najlepiej jest spędzać w okolicach 8 minut. Więc ja bym, mówię, najlepiej każdy, no mówię, powiedział, że należy sobie tak spędzić w okolicach, mówię, 8 minut i będzie, no i dobra. Ogólnie pomyślałem, żeby to było jak najbardziej wiarygodne, będę starał się jechać, nie wiem, pojazdami z ulicy, wykonując te wszystkie misje. Akurat nie jest jakaś mega, nie wiadomo jaka ta misja, no bo tu w sumie zabieramy pojazd i odjeżdżamy, więc tutaj ja na tym tak naprawdę ja nic nie zarobię, nie wiem, co najwyżej trochę expa bijąc te boty, to ja tak naprawdę nic na tym nie zarobię. Ale w zasadzie jadąc takim autem z ulicy też jest jakaś tam szansa, że ta misja będzie trwała po prostu dłużej, przez to, że ona będzie trwała dłużej, jakoś na tym zarobię. Tak naprawdę będzie zarobienie gdzieś tak w okolicach 300 tysięcy. O, Simeon, proszę. Dobra, no i proszę, za pierwszą misję dostaniemy w takim razie całe 13 tysięcy. W sumie to nie jest taki zły wynik i prawie że 6000 expa. Ale misja też dużo mnie nie zajęła, bo gdzieś tak w okolicach 2 minut. I to akurat jest słaby wynik. Dobra, mamy kolejną w dół autostrady. Radni cysternę. O. Gdzie jest cysterna? Jedzie w stronę miasta. Dobra, widzę, że tutaj teraz robię skok wiary. Na to wychodzi. O. Skok wiary, powiedzmy, że wyszedł. Dwójkę, powiedzmy, gości siedzących w tirze udało mi się rozwalić. Więc nie wiem, no już teraz powiedzmy, że na mnie nikt tam nie czeka. Nie ma żadnego zagrożenia. Obydwóch tu się pozbądźmy. Dostarcz cysternę do składu.
No i dobra. Boty, oczywiście. Nie wiem, jakoś tam kogoś potrafią. I to jest ciekawe. Powiedzmy tak z punktu technicznego, w sensie z punktu takiego lore. Skąd oni wiedzą, że ta cysterna, którą aktualnie ja tutaj prowadzę, wiecie, teraz ona nie jedzie tak naprawdę do celu, w sensie nie jedą ich tam goście z tej organizacji, tylko jedzie ktokolwiek inny. Skąd oni w zasadzie mają o tej informacji, skoro dwójka tych gości została dosłownie rozwalona w chwilę. Nawet się nie zdążyli zorientować, ani wydać do mnie ani jednego strzału. No i dobra. Przyczepę dostarczyłem. Nie wiem, ile to trwało. Ale 20k teraz wpadło. Pewnie gdzieś podobnie czasowo. Ekspa to naprawdę akurat dużo z tego leci. Dobra, tutaj mamy, widzę, że misję na 4. W sensie jest na premii. No to tutaj coś mamy. Oho, właśnie wszedłem na jakąś sesję publiczną, żeby znowu spróbować dołączyć i patrzcie, co ja tutaj widzę. Ktoś tutaj sprzedaje sobie towar na sesji publicznej z wytwórni i widzę, że leci właśnie w tą stronę opresor. O, i się zatrzymał, patrzcie. Wreszcie się zatrzymał. To on zabrał mu towar? Czy on dokonuje sprzedaży? Nie, chyba ten gość się dokonuje sprzedaży. Czyli to był jego towar. Myślałem, że ktoś sobie leciał, żeby mu to zabrać. Nie, w ogóle nie mówię, to jest jakaś głupota. Patrz, to wysiada się na mapie, mówią, słuchajcie, zniszczcie im towar. A wiecie my, jaką dostaniemy za to rekompensatę? Powiedzmy, że za zniszczenie temu gościowi towarowi? Poza tym, że on nam straci, nie wiem. Załóżmy, że od 500 000 do 1 000 000 za taki towar. To jeszcze do tego my dostaniemy tylko i wyłącznie jakieś 2000. Szybciutko kogoś mi teraz dobrało. Dobra, mamy Moniksa. To jest jedna właśnie z tych misji, gdzie właśnie my nie sterujemy naszymi właśnie postaciami, tylko właśnie innymi, nie? Teraz zrobimy, powiedzmy, że wyścig do Sandy Shores. Już ten gość się zdarzył. To jest. Prawie mnie dupił tego kampera. Teraz idziemy tutaj dalej. Ogólnie tutaj powiedzmy, że w tych misjach trochę będziemy tutaj pomagać Lamarowi. Właśnie mamy też o, to najlepsze właśnie. Nie mamy swoich zestawów broni, tylko jest właśnie... O nie. Monix. Nie, to się wydarzyło. Dlaczego coś się zdetonowało? Nie wiem, czy w sumie może on tak blisko podszedł tego. To wybuchło. Dobra. Robimy podpalanko tego wszystkiego. Tata. Jak się to gość cieszy. Dobra, widzę, że ty chcesz, żebym ja był na działku. Ej. Czekaj. Trochę za szybko. Dawaj mi działko. Buzard wagosów, cały na żółto. Dobra, dojechaliśmy. Nawet praktycznie bez żadnego damage'a. Jeszcze moja fala ognia była wręcz odpowiednia. Dobra, miejscówka numer 2. Tutaj mamy kanister, albo karnister, jak to woli. Srutututututu i srutututututututu. Nie, może też to podjarać. To właśnie też zobaczy. O. No, a teraz to. Pojazd. Łożysz ty, kurde. To jest dopiero. No i dobra. Misja w takim razie zakończona. I tu mam jeszcze właśnie remaster. Powiedzmy, że jeszcze tej ostatniej sceny. No i dobra. Misja zaliczona. No i oczywiście za taką misję dostajemy sobie 100 tysięcy. Jednakże to też mówię. Gdybyście grali to za pierwszym razem, macie jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego. A Chickben dostajemy, za który też jest 100 tysięcy. Więc bylibyśmy w stanie zarobić te 300k w zasadzie chwilę, albo rozegrać takie 3 misje. Dobra, ewentualnie 2 misje i 300 tysięcy na to, żeby później, mówię, robić sobie zlecenie ze ścianki motocyklowej, gdzie naprawdę zarobić dosyć łatwo, nawet przy rzucie tych premii. I myślę, że nam to powinno zająć gdzieś, tak mówię, w okolicach 40-50, raczej nie dłużej. W każdym razie, to byłoby w takim razie na tyle i do następnego, cześć.